Witajcie w naszym kolejnym unboxingu. Dzisiaj odpakowujemy dla Was Nanoleaf Canvas, czyli interaktywne panele świetlne. Jest pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z takimi sprzętami. One są w stanie być interaktywne, jeżeli chodzi o dotyk, o synchronizację z muzyką, głos. Więc wygląda to naprawdę ciekawie. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. No to czas je otworzyć. Tutaj mamy takie białą nakładkę, gdzie jest pokazane tak naprawdę, czym one są. Z tyłu mamy kilka ilustracji. Podejrzewam, że z moimi 9 może być ciężko to uzyskać, ale tu już bliżej. No i co ma się znaleźć w środku, czyli 8 paneli świetnych, panel sterujący, 9 połączeń, jedno źródło zasilania i 28 taśm. Zobaczmy, czy faktycznie tak jest. Tutaj mamy już opakowanie główne. O, patrzcie, jak to fajnie pisze. Please recycle me. No i ubuśka nawet, miło. Otwieramy. Dobra. Co znajduje się w środku? Instrukcja. O, nawet pokazane, jak sobie poukładać. Kilka przykładów. Dobra. Tutaj mamy panel. Powiem szczerze, że nie wiem, czy on jest świetlny, czy sterujący. Pierwszy raz je wyciągam. Ok, dwa wyglądają identycznie, czyli pewnie to są te świetlne. Powinno ich być 9. Dokładnie. To jest chyba sterujący, bo ma nakładkę taki. Z tyłu widzę, że ma trochę więcej elektroniki, czyli to jest pewnie ten panel sterujący. Dobra. No i do końca mamy pozostałe panele. W sumie 9. Tutaj patrzymy z tej strony. Więc tak. Mamy zasilacz. Spójrzcie, jaka w ogóle dziwna wtyczka. Taka trochę jakby miał do czynienia z lightingiem, tylko takim ultra płaskim. Pewnie, żeby je wpiąć bezpośrednio i nie wiem dlaczego, ale już któryś producent, który stwierdza, że zasilacz musi być w dwóch częściach. A, bo to są różne. Tutaj są różne wtyczki. Czyli może być i na naszą europejską, i na amerykańską, z tego co widzę, albo angielską. Ok, no to teraz już wiem dlaczego. I co jeszcze? Tutaj mamy te panele łączące, które trzeba będzie sobie wyłamać. I 28 naklejek, którymi będziemy je przyklejać do ściany. No to czas iść się pobawić, czas zacząć montować to wszystko, żeby móc zobaczyć, jak to faktycznie działa. Recenzja już wkrótce, bo jestem bardzo zainteresowany tym sprzętem i zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji i pozostałych unboxingów. Trzymajcie się i na razie.